witam was w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Zaraz, ja tu zobaczyłam znowu. Aha, dobra. Nieważne. Jak mogliście widzieć na początku, mieliśmy tutaj wielką rodzinną imprezę. Nasza Jasmine dorosła, znaczy dorosła, stała się małym dzieckiem. I w związku z tym teraz sobie Damian zabierze swoje córki na miasto. Tak właśnie będzie. I może pojedziemy samochodem Anny, albo nie, może nie. Jedź gdzie chcesz, zabieramy dzieci, Annę też zabieramy. Dianę, Jasmine i Annę, tak. Zabieramy wszystkie dziewuchy i jedziemy sobie, moi drodzy, na nasze lodowisko. Znowu, wiem. Wiem, że znowu to samo, ale nie mam takiej parceli fajnej, żeby się dzieci mogły pobawić i w ogóle, więc jedziemy na lodowisko, bo mam zimy swoją drogą nadal, więc wiecie. No, to widzimy się na miejscu. Dotarliśmy, moi drodzy. Jezu, kto mi powie, jakim cudem jest już 19? Jak zaczynałam, była 17. Ten czas w Simsach jest po prostu masakryczny. Biedacy nam się tutaj wyładowują właśnie z samochodu, fajnie. W ogóle czemu śniegu nie ma? Psują mi tutaj wszystko, jak zwykle. Może jeszcze zacznie padać. No to co? Od razu na łyżwy. Albo nie, dobra. Dorośli pójdą na kawę. Dorośli pójdą na kawę. Kup kawę dla Damiana. Albo nie, nie. Damian kupi kawę dla Anny. Tak to powinno być. Mężczyzna kupuje kawę kobiecie. I zamów kawę również dla siebie. A wy dziewczynki, chodźcie się bawić na łyżwy. Diana w końcu ma siostrę w swoim wieku i mogą się fajnie bawić razem. One w ogóle są tutaj przyjaciółkami, o. Najlepszymi, więc to nie ma problemu. Jakaś Amanda Hooligan, kto tu w ogóle łazi? I tak, moi drodzy, zbliżamy się powoli do końca sezonu pierwszego z życia prawnika Damiana Biedaka. Już sobie zaplanowałam takie niesamowite zakończenie wydarzenia. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić, bo nigdy tego nie robiłam w Simsach. I szczerze to nie mam pojęcia, czy mi się to uda. Wiruj z Dianą. Muszę chociaż... One będą razem wirowały, bo Ronaldowi i Annie się to nie udawało. Jest! Czekajcie, robimy zdjęcie. Dziewczynko. W ogóle czemu Jasmine jest w kurtce, a Diana się rozebrała? Czekajcie, focia i zaraz skończę mówić, bo zaczęłam jak zwykle. Standard. Zaczęłam coś biadolić i nie skończyłam, bo po co? O, czy to nie jest uroczy? Kochane siostrzyczki. Dobra, wracając do tematu. Co ja znowu zrobiłam? No. Już wychodzę. Wracając do tematu, że wymyśliłam coś niezwykłego. I dlatego niebawem chyba 30 odcinek będzie ostatnim odcinkiem tego sezonu. Tak mi się coś wydaje. O ile zależy, jak mi to wyjdzie oczywiście w czasie. W ogóle patrzcie na ten przyjemniaczek. Dziadek twój tutaj jest, może do niego zagadasz. Ty masz w ogóle jakieś relacje z dziadkiem? Pewnie nie. Rozmawiaj, pogawędka. Zabawaj, dowcip. Rodzinny pocałunek. No słabo tutaj widzę, więc może gest. Piątka. Dobra. Patrz, ile tutaj ci znam interakcji. A wy pijecie tą kawę? Pijecie, ale... Gdzie jest Anna? Anna żyje w swoim świecie, poszła oglądać lampki. I co, Damian, nie kupił ci tej kawy? Wiesz co? Zamów sobie sama. Czy ty chciałaś kupić dla kogoś? Ach, ty chcesz kupić dla kogoś. No ale... Jeszcze jedną! Damian, idź zrób siku. Chyba na górze ma... Nie, tutaj są toalety, dobra. Idź skorzystaj, a potem sobie będziesz dalej chlał tą kawę. Ty chla... kawoholiku. A ty sobie zamów kawę, bo... A w sumie nie wiem, czy ona piła tą kawę. Teraz to już nie patrzyłam na nich i... To zamów sobie jedzenie. Zamów sobie gyrosa. Damian nawet nie jest taki głodny. Tak, już wam nagadałam. Nie wiem co sama i nie pamiętam. No tak to jest. Tak to jest, moi drodzy. Chyba się jarałam tym zakończeniem serii. Jestem ciekawa, czy mi się to uda i w ogóle jak mi to wyjdzie. No
opowiedziała dowcip dziadkowi. Dziadek, ty wredny paszczurze. Patrzcie, go nie chciał buziaka od wnuczki. Jestem twoją wnuczką, ty patafianie. Dostanie. Trzeba sobie nabić najpierw relację z nim. A smok to mógł, to już można. Tam Diana w tle się wywala. Baw się. Zabawy i dowcip go rozśmieszył, to może spróbuj jeszcze jeden. Jeszcze raz pogawędka. Spędzaj czas. No, klikam im, bo chcę, żeby miała jakieś relacje z dziadkami. O, Damian, patrzcie na prawnika. Prawnik na łyżwach w tym swoim garniaczku. Uwielbiam. Nie mogę z niego, nawet się nie przebrał z tego ubrania z pracy. A ty sobie tam jesz. No dobra, ale ty już chyba kończysz. Czy... No... Anka! Ile będziesz żarła? Oni jak usiądą przy tym, to po prostu nie ma końca. Na łyżwy. Co za baba. Już tak późno. Damian tutaj się wraca. Nic nie widać, co? Ona nie może wejść z drugiej strony i tutaj. Jasmine blokuje. A co mamy na górze? Na górze też dałam żarcie i łyżwy, ale tutaj nikt nie jeździ, bo jest zimno. Kurde, śniegu nie ma. Chciałam się tak fajnie z nim bawić, a to masz czas. Może jeszcze spadnie. O, a Anna, będziesz robić piruety z Damianem? Ostatnio z Ronaldem nie chciałaś. O, patrzcie ich. Nie, oni nie chcą razem to robić. Ona jest jakaś niedorobiona. Jak jej każe robić piruety, to ona wychodzi z lodowiska. No, patrzcie ją. Za przeproszeniem, z pieprza idzie pieprz rośnie. No dobra, trudno. Damian, chodź. Dobra, to nie będę wam kazać robić tych piruetów, bo macie z tym ewidentny problem. A jakbyś spróbował ze swoją córką? Z Dianą? Nie. No ja mam chyba jakiegoś baga, wiecie co? Chyba dorośli nie mogą robić piruetów. Nie wiem, jak to inaczej rozumieć. Coś mi się tu baguje niefajnie. Ona tak patrzy na tych ludzi. Dlaczego wszyscy są biali, a ja jestem zielona? Wiesz co, możesz też sobie skoczyć do kibelka? O, możesz włączyć światełka. Włączajmy te chłonki, zróbmy sobie klimacik. Ty to w ogóle brudny jesteś. Głodny nie jesteś za bardzo. Nie wiem, porozmawiajcie może. Anka, długo będziesz tam jeździć na tych łyżwach, chodź. Pogadaj trochę z Damianem. Okrzyk studentów, kocie ruchy. Powiedz jej do kipa. A ty jak ta maleńka? Ojej, jaka ty jesteś głodna, chodź tutaj. O, sama idziesz, no, mądra dziewczynka. Damian! Idziesz ty do niej? W ogóle, co wy wyprawiacie, ludzie? Chcę, byście pogadali sobie. Mam nadzieję, że nie będzie pożaru od tych choinek. Chciałam, żeby był śnieg i mogliby się właśnie porzucać tymi śnieżkami. Wszyscy tak, wiecie, razem. Ale ja wam zapomniałam powiedzieć, gdzie Jessica jest. Nie no, spoko, tak sobie gram, nie? A tutaj przecież nie ma Jessiki. No patrzcie, Balbina. Czy ty tam nie masz przypadkiem trójki dzieci w domu, w wychowaniu? Się szlajesz tutaj? No dobra, tak jak już, nie wiem, czy to było w filmiku, czy nie było, kurczę. Jessica wyjechała, bo dostała kontrakt jako modelka, dlatego chwilowo jej z nami nie ma. Także nie przejmujmy się jej brakiem. Damian sobie tutaj świetnie radzi, póki co. O, nie, szarlatanie. Zjeżdżaj. Baw się. Popchajcie. Czego wy wszyscy chcecie? Landgrab, spadaj. A ty znowu widzę. O, poszłaś na górę jeździć. Taka osamotniona, biedna.
Czemu tam poszłaś sama? Ty dziecko, chodź do toalety. W ogóle musimy powoli wracać, bo dzisiaj dziewczyny też idą do szkoły. W ogóle wypadałoby zaprosić dyrektora. Możesz się objąć przyjaźnie. Sweet, sweet, sweet. O nie, Carmen, czego chcesz? Pewnie chce się z Anią powitać, no? Ania jest zapatrzona w Damiona. No dobra, się powitaj, nie będę taka. To chyba twoja przyjaciółka, co? Nie. No dzień dobry. Była Damiana. Było Damiana, dziewczyno. Było dziewczyno, Damiana. Co wy tu robicie? No co za... Chodźcie tutaj powitać babcię. Palpina, ja tu wszystko widzę, ty! Tak, ją już zaprzyjaźniłam, a Dianę? Też, nie są przyjaciółkami, ale mają dobre relacje, dobra. Też tyle, chodźcie powitać babcię, bo babcia tutaj się zajmuje nie tym, co trzeba. Jaka przyjaźń. Fajnie. Fajno, fajno. Znowu mnie wita. A nie, ty mnie karmę lepiej witaj, bo jeszcze wyjdzie jakaś bijatyka. Oho. Cześć, matka. Co tu robisz? O. Słyszycie to? Jakie to jest słodkie. Co one się bawią? Takie te... wyliczanki, jak kiedyś były bardzo popularne. Jak to szło? Nie pamiętam. Jestem już za stara, nie pamiętam, jak to szło. No dobra, to co, będziemy chyba wracać powoli do domu. Carmen, odwal się. Carmen, odwal się. Boże, już jest druga w nocy. A i tak wrócimy, to będzie 17, więc może ich ogarnąć do szkoły. Rzucać piłką idziecie? No tak, bo śniegu przecież nie ma. Także tak. Odnośnie jeszcze właśnie tego, że kończymy powoli sezon, to możecie się spodziewać teraz scenek na końcu lub na początku filmów zawsze, bo no muszę jakoś wprowadzić te wszystkie zmiany. Także mam nadzieję, że wam się spodobają, chociaż niekoniecznie będą dobre wszystkie. No to co, wracam do domu. Co ja ich będę męczyć? Jedziemy do domu. Koniec zabawy. Te się poduszkami biją. Jedziesz do domu? Wy też? No to widzimy się jeszcze na chwileczkę w domciu. I wróciliśmy, kochani, do domciu. Tutaj posłałam dziewczynki, żeby już poszły spać, bo są zmęczone bardzo. Jest dopiero 18, ale dam im, żeby chwilę się przespały. A potem sobie odrobiłam lekcję, bo chyba tego nie zrobiły. Tak, nie zrobiły, bo leżą lekcje na biurkach. W ogóle tu jest pokój Jasmin. Tak na szybko go zrobiłam, powiem wam szczerze. Wstawiłam tylko łóżko, biurko i szafę. No i usunęłam to, co było przedtem. Nawet nie zmieniłam tych ścian. Tego pewnie potem się tym zajmę. Miałam też dobudować Damianowi na górze ten, jak on ma, gabinet. Gabinet, tak. A w ogóle to chciałam wam też powiedzieć, że rozwiązałam problem ich nastroju. Chodziło o podłogę. Podłoga im się nie podobała. Dlatego mamy teraz taką podłogę, która mi teraz się gryzie z tym dywanem. Także żegnamy dywan na razie. Potem coś tu wstawiam, żeby tak pusto nie było. Patrzcie go, no. Patrzcie tego Damiana. Ciekawe, kto będzie pocałował Damiana, byś stanął potem i miał. Jak twoja Carmen ma się dobrze gdzieś za granicą. Puściłeś tak kobietę. I co? I co ty sobie myślisz, Damian? Co ty sobie myślisz teraz? Ona też jest zmęczona. Ale sobie weźmie prysznic, zrobi siku i nie wiem, co może porobić. Co się stało, kochanie? Czemu ty nie idziesz spać do siebie? Coś cię tu blokuje? Diana! Czemu nie możesz tu spać? Co jest z tym łóżkiem? No bez jaj. Aha, bo tutaj śpi... Jasmin, ale czemu Jasmin przysłać tutaj? A nie, no ty tutaj śpisz, kurde.
kurde, patrzcie, tutaj jest Sonia, ona się zlała z tym. Jezus Maria, weź tego psa, pogoń stąd. Co za zwierzę. No i przez ciebie obudziłam to. Nie chciałam jej budzić. Dobra, ja ich nie będę męczyć. Ja ją też pójdę spać. Damian tylko został na dole i sobie driny popija. Wybacz, kochanie, idź spać z powrotem. Patrz, tylko wstał i sobie drina popija. Ślub, ślub, ślub. No dobra, kochani, co wszyscy poszli spać, to co ja mam nagrywać? Też ogarnę nam Damiana i też go położę. Zostaw już te driny, jeszcze w alkoholizm wpadniesz, człowieku. Daj spokój. Weź ci tu gari na dole. Wyłącz sobie to radio. Nie możesz się dostać do kibla? No i to by było na tyle, moi kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wiecie, taki dzień... Przepraszam, zwaliłam mikrofon. Ja tutaj gestykuluję co najmniej, jakbyście mnie widzieli i nie wiem po co. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobał taki dzień rodzinny, powiedziałabym. Czekam, aż spadnie śnieg, bo potrzebuję go do moich scenek. Tak. Nie wiem, czy na końcu jeszcze będzie jakaś scenka, chyba już nie, ale w kolejnym odcinku na pewno, także obserwujcie uważnie, bo teraz w życiu Damiana zajdą spore zmiany. Rewolucje wręcz, rzekłabym. Także tak. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.